Cześć, z tej strony Kucyk. Dzisiaj mam dla was recenzję noża Kershaw Reverb. I jeżeli jesteście zainteresowani bardzo krótką prezentacją z bardzo krótkim testem, to tutaj wyświetliła się karta, a w opisie znajdziecie link do kanału Noże Świata, gdzie właśnie taki materiał znajdziecie. Zresztą nie tylko o tym nożyku, ale też o kilku innych i będą pojawiać się kolejne. Ale koniec już chamskiej reklamy, przejdźmy sobie do numerków. Długość całkowita tego noża to mniej więcej 15,5 cm, z samej głowni mamy jakieś 6,5 cm, z kolei po złożeniu nożyk w kieszeni zajmie nam 92 mm, przynajmniej według mojej linijki. Z kolei jeśli chodzi o grubość, to nie wliczając do klipsa, nożyk liczy sobie 8,5 mm mniej więcej, a grubość głowni przy samym początku szlifu to mniej więcej 2,5 mm. Porównanie do paru innych noży. Kershaw Shuffle 2, czyli ta sama kategoria, w sumie tacy konkurenci w obrębie jednej firmy. I jeżeli miałbym wybierać między Shufflem 2 a Reverbem, to zdecydowanie polecę wam bardziej Reverba. Bardziej mi przypasował, przynajmniej mi. Tak się prezentuje. Dalej, klasyk klasyków, Sanremo 710, bardzo podobne rozmiarami nożyki. Dalej, klasyk również, Ontario Rat 1, tutaj już widać sporą różnicę w rozmiarze. No i na koniec Victorinox Spartan 91 mm. Tak to się prezentuje. Mały nożyk. Waży też niewiele, bo 46 gramów, także spokojnie można zapomnieć, że w ogóle ma się go w kieszeni. Ale przejdźmy już do głowni. Głównie wykonana ze stali 8CR13MOV. Całkiem spoko trzyma tą ostrość, jak taka klasyczna 8CR-ka. Też nie oczekujmy, że będzie jakoś bardzo długo tą ostrość trzymał, ale przynajmniej dosyć łatwo się też ostrzy ten nożyk. Jak widzicie, mamy tutaj dwutonowe wykończenie. Tutaj na szlifie mamy właśnie to pokrycie. Na płazach z jednej, jak i z drugiej strony mamy satynowanie. Z drugiej strony mamy jeszcze oznaczenia stali 8CR13MOV oraz numer modelu 1220. No i to pokrycie oczywiście tam z czasem będzie się zdzierało, tutaj już są pierwsze jakieś ślady użytkowania. No jak to zwykle z pokryciem bywa. Mamy tutaj szlif wklęsły. Otwieramy głównie za pomocą tego wycięcia, dosyć w sumie nawet ciekawego. Można otworzyć spokojnie jedną ręką, można też sobie strzelić jak się postaramy. Naprawdę działa to całkiem w porządku. Jeśli jeszcze chodzi o czubek, to on jest dosyć precyzyjny, ale i też dosyć cienki, ale to nie jest nożyk do jakichś ciężkich prac, raczej takich typu otwarcie paczki, przecięcie sznurka, czy też zastruganie ołówka. Nic cięższego raczej tym nożem nie polecam robić, przynajmniej na pewno nie czubkiem. Co my tu jeszcze mamy dalej? A, jeszcze tutaj jest takie ciekawe wycięcie. Akurat przynajmniej w moich rękach bardzo to wygodnie leży, że tutaj mogę sobie spokojnie kciuk ten położyć i całkiem komfortowo tutaj siedzi. Osoby z większymi łapami mogą mieć problemy z chwyceniem tego noża, no bo on po prostu nie jest sam zbyt duży, także nie każdemu ten nożyk przypasuje rozmiarem. Dalej mamy rękojeść. Rękojeść to w zasadzie trzy materiały. Jedna okładka jest wykonana z G10 i mamy tutaj taką warstwę włókna węglowego. Całkiem ciekawie to wygląda. W ogóle cały design tego noża mi się bardzo podoba. Oczywiście jest to kwestia gustu. Jak dla mnie ten nożyk wygląda bardzo nowocześnie, super i mógłbym nawet wysunąć stwierdzenie, że to jest nożyk na miarę XXI wieku. Naprawdę bardzo mi się podoba wygląd tego noża. Oczywiście nie każdemu musi przypasować. Z drugiej strony z kolei mamy stal nierdzewną, również z takim dwutonowym wykończeniem. Taki smaczek stylistyczny, że te satynowe szlify łączą się razem w jedną linię. Tutaj właśnie. A z kolei jak zamkniemy nożyk, to również możemy się czegoś takiego doszukiwać. O, tak będzie lepiej widać. No, mniej więcej tutaj. Jeśli chodzi o blokadę, blokada jak już pewnie zauważyliście, jest to frame lock. Co ciekawe, on jest tak dosyć schowany w tej rękojeści, w takim, no widzicie jak to wygląda. Tutaj po raz kolejny osoby z większymi łapami mogą mieć problemy, bo przez to, że on jest tak schowany, jest też ciężko dostępny i czasem ciężko może być niektórym w ogóle dostać się do tej blokady, szczególnie jeśli mówimy o zamykaniu jedną ręką. To też trzeba brać pod uwagę. Tutaj na listku mamy jeszcze logo Kershaw.
Tak to wygląda. Z tyłu na rękojeści, zamiast otworu na linkę, znajdziemy sobie karabinczyk. Fajnie, bo można sobie na przykład przyczepić do plecaka czy do szlufki od spodni, ale też fajnie, że Kershaw zostawił jednak klips, bo niektórzy producenci, jak już mają jakiś nożyk z karabinczykiem z tyłu, no to na przykład już nie dają klipsa, ale tutaj mamy i to, i to. Fajnie mieć opcję. No i też ten karabinczyk służy jako otwieracz do butelek i ten otwieracz do butelek jest naprawdę super. Nie mam w zasadzie jakichś większych zastrzeżeń do działania tego otwieracza. Jest zdecydowanie lepszy niż ten w szaflu dwójce, który jest, no nie będę tu ukrywał, beznadziejny, po prostu beznadziejny. Tutaj naprawdę nie mam się za bardzo do czego przyczepić. No i jeszcze został nam klips. Klips Deep Carry bardzo fajnie wchodzi i też wychodzi z kieszeni, nie ma z tym żadnego problemu. Pod tym klipsem jest gładko, to też robi swoje. Nożyk całkowicie się chowa, wystaje tylko ten bardzo dyskretny, subtelny klipsik, nie wzbudzający podejrzeń. Jeżeli szukacie właśnie jakiegoś dyskretnego noża, to ten na pewno wam się spodoba. Można kompletnie zapomnieć, że ma się go w kieszeni w ogóle i przypomnieć, kiedy trzeba go użyć. No i pozostała nam już tylko cena. Cena mniej więcej 110-120 zł. To jest górna granica. Często też można go dorwać nieco poniżej stówy. Naprawdę myślę, że to jest dosyć rozsądna cena jak za ten nożyk. Naprawdę myślę, że spokojnie mogę go polecić. Dobra, ale jakieś podsumowanie na sam koniec. Zaczniemy sobie od wad. Ciężko dostępna blokada. To może być dla niektórych dużą przeszkodą. Rozmiar też może być dla niektórych przeszkodą, zwłaszcza dla osób z dużymi rękami. Z kolei jeśli chodzi o zalety, design to akurat kwestia gustu, ale mi się na przykład bardzo podoba wygląd tego noża. Dalej klips. Klips też jest super. Deep Carry znika praktycznie w kieszeni, nic naprawdę nie wzbudza podejrzeń, że w ogóle mamy przy sobie nóż, jeżeli dla kogoś jest to ważne. Dalej mamy otwieracz. Też działa świetnie. No i na koniec cena, która moim zdaniem jest rozsądna jak za to, co dostajemy. No i co? To by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam was do komentarzy, do ocen na Facebooka, na Instagrama. No i cześć!